Witam serdecznie w 10. odcinku Poznaj Prośniaka. Naszym dzisiejszym gościem jest Mateusz Rybarczyk. Siema Mateusz. Witam wszystkich. Standardowo lecimy. Kariera piłkarska. Twoja była bardzo bogata. Możesz o nią opowiedzieć. Jak to się zaczęło? Kto cię nauczył grać? Bo to jednak nie pochodzisz z dużego miasta, tylko z małej miejscowości, gdzie to jednak no, miejsca, boiska. Ciężki o taki temat. Opowiedz nam o tym wszystkim. Kariera, to była przygoda, bym powiedział, bardziej niż kariera, no ale to się zaczęło wszystko w okolicach domu. Od najmłodszych lat, gdzieś tam z kolegami na boisku, na wiosce, potem boisko mieliśmy swoje własne, za domem. No i tak zaczęliśmy sobie sami się uczyć i sami sobie grać. Kariera piłkarska w Prośnie dopiero zaczęła się w 2007 roku. To dosyć późno, bo w wieku 19 lat. No i tak jeszcze za Romana Broteckiego to było. Potem przeniosłem się do Szymanowic. No i głównie tam te lata swoje spędziłem na boisku. A trochę ich było. W międzyczasie z Szymanowic potem odeszłem do Kotlina na sezon. To był 2016-17 rok. Potem Kotlin się wycofał z rozgrywek, no i tak się znowu z powrotem 2017-18 pojawiłem w Choczu. W międzyczasie jeszcze tam z Szymanowicami byliśmy na turnieju we Francji międzynarodowym. Trzecie miejsce. O, parę brawo. No i co tam jeszcze? Spędziłem okres przygotowawczy w Stali, ale się nie dogadaliśmy. Tam chodziło o parę dni, bym musiał poczekać, aż mi się skończy 28 lat, żeby być wolnym zawodnikiem. Prezes nie chciał też się zgodzić, żeby mnie puścić. No i tak jakoś nie wypaliło tam. Prezes której drużyny się nie chciał zgodzić? Szymanowic. Nie dogadali się pomiędzy sobą. Też nie chcieli się dogadać, to się nie dogadali. No, oczywiście. No, w międzyczasie był jeszcze Żerk, było Żerków. Też okres przygotowawczy, parę sparingów, bramek. No i tak to tyle z kariery. Przygody. I nie żałujesz, że się nie udało na przykład w jedną czy w drugą stronę, w Żerków albo w Stal? Nie, no wszystko jest po coś, nie? To się, nic się nie dzieje bez przyczyny, więc tak widocznie musiało być. Czyli zanim odszedłeś do Unii, grałeś właśnie tylko jeden sezon, czy więcej grałeś tych sezonów? Z tego, co ja pamiętam, to bo w ogóle to mało pamiętam, ale ten jeden sezon pamiętam właśnie za Romana Broteckiego i to chyba tylko jeden sezon grałem. Od razu w seniorach, bo w ogóle nie przypominam sobie, żebym w juniorach grał. Okej. Okay. Może nie było też tej grupy juniorskiej? Właśnie nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Dobrze, no to przechodzimy teraz do... A właśnie, tak a propos przejścia do innej drużyny. Pamiętasz, no, czy transfer kosztował ileś, czy nie kosztował, bo te słynne B-klasowe transfery mają czasami fajną cenę, na przykład 5 worków wapna, skrzynka piwa. Kojarzysz taką sytuację, ile to mogło? Kurde, nie jestem pewien, nawet tam było tam parę stówek na łebkę chyba za to przejście do tych Szymanowic. Pamiętam ten mecz ostatni, co przechodziłem właśnie, to graliśmy tutaj na boisku w Choczu przy szkole jeszcze jak było, teraz jest Orlik. I wygraliśmy bodajże chyba 9-0 z Łękocinami. Wtedy szczeliłem 3 bramki, to był mój ostatni mecz, pamiętam właśnie. Okej. Okay. Hat-tryczkiem zakończyłeś, tak? Okej. Okay. Tak się zakończyło właśnie. To jeszcze za Romana Broteckiego było właśnie. Dobrze. Zawsze grałeś na pozycji napastnika, czy zdarzało się, że grałeś kiedyś na innej pozycji? No niestety nie zawsze. Chociaż najbardziej lubię grać na napastniku. To jak odeszłem z Chocza do Szymanowic, to zaczęli mnie rzucać na lewą pomoc. Nie? Pomijałeś lewą nogę. To mi za bardzo nie pasowało mi to. Nie powiem, że mi to pasowało. Były zgrzyty, konflikty, no ale młody byłem, no to było trzeba wywalczyć swoje miejsce. I kto wtedy grał na napastniku? Pamiętasz? Wtedy grał Artur Chyrzyk i Jacek Rzepczyk z Konina. Okej. Dobrze, numer na koszulce. Czy ma dla ciebie znaczenie, czy nie ma? Znaczy numer na koszulce nie ma znaczenia, chociaż taki to jest typowy numer dla napastnika, numer 9. Kiedyś z nim grało, jak tam się oglądało za młodych lat, na przykład Ronaldo, nie? To tak głównie
Ale tak ogólnie nie ma znaczenia, chociaż klasycznie od zawsze chyba mam 9, chociaż w Hoczu jak odchodziłem, pamiętam, że miałem dosyć pechowy numer, bo grałem z 13. No i trochę się to wszystko zacinało w strzelaniu, więc potem musiałem go zmienić, bo nie szło, nie szło. Okej, okay, waga i wzrost. Waga 183 cm, w tej chwili wzrost 84 kg. Czyli odwrotnie. No, mogłoby być po prostu troszkę mniej, ze 2-3 kg mniej, 81. I zawsze miałeś... To już w najlepszej formie, jak byłem, co tam miałem 25-6 lat, no to 76 kg i to tam wagę utrzymywałem kilka sezonów nawet, nie? I to wtedy właśnie tak najlepsza, optymalna chyba była waga. A później zaczęły się dwa obiadki, tak? No, teraz to już nawet 3, nie? Za każdy dziecko jeden, nie? Dobrze, pseudonim boiskowy od początku był taki czy inny? Pseudonim, no to wiadomo, od nazwiska, no ryba jak zwykle. Tak zostało od najmłodszych lat, tak do tej pory. Nigdy nie było innego? Zawsze była ryba? Nie, był jeden koleś, co wymyślił sobie grabarek. Fifi oczywiście. Dlaczego tak? Zawsze gdzieś jak graliśmy, no to wiadomo, fifi, nie? I to już zostało. Okej, okay, to akurat ciekawostka fajna. Ulubiony klub w Polsce? W Polsce, no to wszyscy są za Lechem, no ja zawsze kibicowałem, bo od najmłodszych lat oglądało się właśnie, mało meczy leciało i oglądałem Wisłę Kraków. No i tak zawsze jestem też za tą Wisłą, zawsze oglądam te mecze, bo naprawdę pod względem piłkarskim to jest europejska szybka piłka, nie? Okej, okay, dobrze. Różne rzeczy się tam działy. No oczywiście kibicuję, no też wiadomo, w tych klubach, w których gram, no to teraz jest to Prosnachocz. No ale no, nie mówię, że nie, bo regionalnie no to też chcę, żeby Lech na przykład wygrywał, nie? To nie jest tak, że jestem jakiś tam... Tak, że jesteś zapalonym fanem, jak z maczetą biegasz, jak wiślacka kibicowska strefa. Nie, no kibicowałem od zawsze, bo kiedyś jak jeszcze w telewizji nie było tak tyle tych meczy, no to zawsze pamiętam na TVN-ie w niedzielę rano tam była powtórka z soboty i pokazywali na przykład te mecze Wisły Kraków tylko, nie? Okej. Okay. Ulubiony klub na świecie? Na świecie ogólnie to kibicuję wszystkim klubom, którzy grają dobrą piłkę dla oka. Chociaż kiedyś kibicowałem Realowi Madryt i Barcelonie. O, przeciwnie. Evenem. No teraz jestem bardziej za Barceloną, ale kiedyś Realowi, ponieważ grał tam mój, o następne pewnie pytanie, tak, ulubiony piłkarz z dzieciństwa i młodych lat i to był Raul González. Raul, no. Prawo zawodnika. I to zawsze był ten Raul, teraz też jest Raul dalej, czy masz jeszcze jakiegoś tam... Nie wiem, czy on jeszcze w ogóle gra, bo on już ma swoje lata, już jest po 40, to pewnie już, no, już buty na koreczku. A teraz aktualnie... No, w Polsce na przykład najlepszym tam, dla mnie jednym z lepszych piłkarzy, to jeszcze jak oglądałem, to był Frankowski, nie? To był taki łowca. Łowca bramek. Coś, no, zawsze gdzieś się potrafił znaleźć tam w tym. Dobra. Przechodzimy do naszego największego pytania, czyli wymarzona jedenastka, zacznij od ustawienia, później kolejne pozycje. Wymarzona jedenastka, no to standardowa, myślę. 4-4-2 ustawienie, bo musi być ofensywne, ja tam nie lubię grać z tyłu, mi się to nie podoba, no ale... Bramka, niestety. Adam Kiewicz. Chociaż patrząc na te poprzednie lata i to, co Rysiu zrobiłeś przez te lata, no to naprawdę czapki z głów, bo tak jednak forma rośnie coraz to wyżej. Obrona prawa, no to Cieżniak Patryk. No myślę, że to jest zawodnik, który powinien tam grać, bo najbardziej to miejsce dla niego pasuje. Stabilne takie zabezpieczenie na naszych tyłów. Na środku Erni i Furtak, lewa strona Szkudlarek, i w środku bym dał bombę z Tomkiem Galantem, Gestapa bym dał na prawą pomoc, tak. Na lewej pomocy bym wystawił Pereza lub Wilczka bym postawił, Wilczyńskiego. Tak. No, z przodu bym chciał grać na przykład ja i Kieliszewski. To jest moja właśnie jedenastka. Duet napastników z naszej B-klasek. Awans robiliśmy. Dokładnie.
Kto był w twojej drużynie kapitanem? Kapitanem myślę, że mógłby być na przykład Galant, środek pomocy. Okej. Okay. Kto by wykonywał rzuty karne? To takie pytanie retoryczne. Ja, bo całe życie wykonuję rzuty karne i uwielbiam to robić, więc nie ma innej opcji. Rzuty wolne, prawa, lewa noga. No rzuty wolne, no to bomba, lewa noga, ja też oczywiście, Perez, do tego prawa noga, no to Cieżniak i Gestap. Okej. Okay. Przeszliśmy naszą wymarzoną jedenastkę, raczej twoją wymarzoną jedenastkę i teraz przechodzimy do kolejnego pytania. A mam do ciebie takie pytanie szczególne, nie zadawałem go wcześniej. Jesteś napastnikiem, więc taka presja jest na tobie. Zawsze są teksty w stylu nie podaje, chami się i tak dalej. Z tego słynie właśnie pozycja napastnika, tak? Że jak sobie radziłeś z tą presją przez lata? Bo jak się jest jednak młodym zawodnikiem, to nie jest to tak prosto, jak wszyscy starzy jadą, no weź zacznij podawać, czemu tego nie zrobiłeś, czemu tamtego. Jak sobie radziłeś z tą presją? Czy zawsze było ok, czy jednak czasami miałeś jakieś gorsze dni? Czasami było gorzej, ale ogólnie to biorąc pod uwagę, ile tych bramek się strzelało, to jakoś tej presji nie odczuwałem wcześniej, nie? Bo to jednak, jeżeli byśmy na przykład tam przegrywali mecze, no to wiadomo, no to ten nie strzela i jego wina tego, ale jednak tych bramek się strzelało po 3, 4, nawet do 5 w jednym meczu, więc jakoś tam się jedno z drugim pokrywało. Czyli twoje bramki były twoim argumentem na te wszystkie... Tak, strzelając tyle bramek, po prostu... A trochę ich było. No, to na pewno. Dobra. Czy zdarzyło ci się dostać czerwoną kartkę? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach? No, zdarzyło się, ale to tylko jedyny raz i to jeszcze była kartka po meczu. Po meczu. To były derby Unia Szymanowice, Gladiatorzy Pieruszyce. I to był mecz, pamiętam, że oni robili boisko, graliśmy w Brąszewicach przy szkole. No i po prostu... Sędzia tam przebił wszystkich. Po prostu taka była... tak było po prostu przesadzony mecz w stronę Pieruszyc, że nie wiem, czy to kolega był, czy nie kolega, ale po prostu no, nie wytrzymaliśmy nerwowo nawet, bo tak się dać oszukać też na boisku, no to kurde, nerwy puszczają. Nie? I wtedy właśnie dostałem, nawet pamiętam za co, tą czerwoną kartkę, bo powiedziałem, że, no, że jest drukarzem. Pamiętam, że jeszcze byłem na komisji, żeby się tłumaczyć, dostałem wtedy 3 mecze zawieszenia chyba. No i od tyle. To była jedyna moja czerwona kartka. Jedyna, okej. Okay. Pamiętasz swoją pierwszą bramkę i pierwszy mecz w Prośnie? Nie pamiętam. Niestety, ale nie pamiętam. Pamiętam w Prośnie, kiedy strzeliłem 5 bramek i to było w jednej połowie. I to było na boisku w Daniszynie. Tak sobie przypominałem kiedyś teraz. Wygraliśmy chyba 5-1 i wtedy strzeliłem 5 bramek i to pamiętam, że strzeliłem 40 chyba parę minut, 3 czy 4 minuty. I potem mnie zmienili, bo powiedzieli, że za dużo bym jeszcze. Wystarczy. Ale to ładnie, fajnie, że takie rzeczy się pamięta. I 5 bramek. No i pamiętam też właśnie, jak odchodziłem do Szymanowic, to też pamiętam, wtedy pamiętam właśnie te bramki, bo mi się przypomniało. Wchodziłem z ławki w Czekanowie, to było z Czekanowem. Wchodziłem chyba około 80 minuty, a w 84 już miałem 2 szczerona. Strzeliłem w 80 i 84 minucie i wygraliśmy wtedy 2-0, pamiętam. I wtedy też byłem tak rzucany właśnie na albo lewą pomoc, albo siedziałem na ławce i wchodziłem na ostatnie 15-20 minut. No. Trzeba było jakoś ten rok przetrwać, potem już było lepiej. Pokazałeś wszystkim, że jednak jest ten potencjał olbrzymi i trzeba go wykorzystywać. Tych parę bramek potem pomogło mi właśnie się dostać do pełnego składu. Okej, okay. Powiedz mi, czy 5 bramek, o których wspominałeś przed chwilą z Daniszynem, to jest największa liczba bramek, które strzeliłeś w jednym meczu, czy było ich więcej kiedyś? W sparingach było więcej, chociaż w takich meczach ligowych miałem tam chyba ze 3 czy 4 mecze takich, co strzeliłem po 5 bramek. Tam po 4 bramki się zdarzało też. Czyli piątka to jest to najwięcej. Hat-tricków to nie jest na stanie. Okej. Pamiętasz... No to w ligowych meczach jest najwięcej. Pamiętasz, ile strzeliłeś najwięcej bramek w jednym sezonie? 25 w samej lidze. 25. I to było w której drużynie wtedy? W Unii czy w
Nie, no to były w Szymanowicach, bo w Kotlinie tylko jeden sezon grałem, chociaż tam strzeliłem też 19 bramek. A łącznie kiedyś mi prezes policzył, kierownik drużyny w Szymanowicach, wszystkie moje strzelone bramki przez ten okres, co byłem w Szymanowicach, to było 180 coś bramek z pucharami. Więc trochę tego było. Dobra. Jako, że jesteś napastnikiem, strzelasz dużo bramek, to pytanie o ulubioną cieszynkę się pojawia. Masz jakąś cieszynkę? Nie, to... Nie masz? Nie, to akurat nie jest tak, że tam jakąś cieszynkę. Po prostu chwila przychodzi, ta radość z tej zdobytej bramki. Każda bramka cieszy inaczej. Różne minuty są, sytuacje. No i jakoś bez... Moment chwili. Tak. A nie myślałeś kiedyś o jakiejś cieszynce, żeby tak spróbować zarobić ją, czy tak? Taką cieszynkę to była, jak mi się urodziła córka. O! Standardowa była. Kołyska czy smoczek? Kołyska. Okej. Okay. Też. Dobra. Jakaś opowiedz nam o swojej najzabawniejszej sytuacji z boiska, jaką pamiętasz. Nie musisz używać nazwisk, bo różnie z tym bywa. Lepiej czasami anonimowo, chyba że nie masz takiej sytuacji, nie pamiętasz. Jedną taką sytuację pamiętam, ale to tam śmieszna, nieśmieszna. Graliśmy mecz, po prostu pies wleciał na boisko. Mecz był przerwany na kilka niezłych minut, bo po prostu nie mogli się tego psa pozbyć. Każdy go przeganiał, on sobie po prostu latał po boisku w jedną i w drugą stronę. A pamiętasz, jaki to był mecz? Nie pamiętam. Pamiętam, to gdzieś na wyjeździe było, ale pamiętam, że no, nie szło do ciebie pozbyć. Tak się przyzwyczaił do murawy po prostu zielonej, że nie chciał uciec. Rozumiem. Możesz ściągnąć do prostny jednego zawodnika, z którym lub przeciwko któremu grałeś. Kto by to był? No, ten zawodnik już nie gra, ale grał ze mną w Unii Szymanowice i to by był Rafał Podsadny. Rafał Podsadny. To moim zdaniem był jeden z lepszych zawodników, pomocnik, z którymi grałem kiedykolwiek. Pomocnik, tak? I gra na środku czy na skrzydłach gdzieś, na boku? On na skrzydle gra, na prawej pomocy. Okej. Okay. Dobrze, tak z grubsza to by było wszystko. Przejdziemy do naszego pomidorka. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z moimi przygotowanymi zagadnieniami. Gotowy jesteś? Masz tak, nie lub jednego pomidora. Tak, jestem gotowy. Dobrze. Gdy zaczynałem grać w piłkę, prowadziłem zeszyt, w którym zapisywałem bramki. Nie. Kurczę, no kurde, kiedyś tak usłyszałem o tym i mówię, muszę się o to zapytać. Dobra. Jestem no, niestety. Jestem najlepszym napastnikiem. Jeszcze raz? Jestem najlepszym napastnikiem, jaki grał w Prośnie. Pomidor. O, szybko, dobrze. W każdej drużynie, w której grałem, zawsze byłem najskuteczniejszym strzelcem. Tak. Ludzie mogą mówić, że nie podaję. Co z tego? Bramki zawsze mnie obronią. Tak. Gra na dwóch napastników to jest to, czego trzeba Prośnie. Tak. Całe życie moją najmocniejszą bronią była lewa noga. Tak. To zabawne, ale w tym sezonie strzeliłem nią tylko 3 bramki. Nie. Wydaje mi się, że były 3, ale... Bo były dwie z prawej nogi i jedna głowa. No to tak. Bo zaczynałem się śmiać z tego, mówię, że ryba może przejść na prawą nogę. Im starszy, tym coraz bardziej ta prawa noga dominuje. Lewa, prawa, głowa, bez różnicy. Mati jak wino, im starszy, tym lepszy. Tak. Jeśli rozegram cały sezon 2020-2021, to pęknie 20 bramek. Musi, tak. Poniżej 20 to jest porażka dla mnie. Okej. Okay. Śledzę swój profil na łączy nas piłka. Nie. Zakończę karierę, jak będę miał przynajmniej 250 bramek na stronie łączy nas piłka. Nie wiesz, ile masz nawet teraz, ale ja ci mogę powiedzieć za chwilę. Nie. W tej chwili masz 108 oficjalnych, bo oni tam liczą od jakiegoś tam, nie pamiętam, od 2 czy 4, czy od 4, czy od 5 lat, coś takiego. A to jak kiedyś tam patrzyłem, to tam kilka sezonów wyciętych po prostu i nieliczonych tak, w ogóle. No nie ma, bo wiesz, jak system zaczął działać, dopiero zaczęli to przetwarzać. Moim niespełnionym marzeniem jest gra w okręgówce. Nie, miałem szansę grać, mogłem grać, po prostu nie chciałem. Zakończę karierę w Prośnie.
Kurde, tu bym teraz wziął pomidora, wiem, bo nie wiem. Wiem, wiedziałem, że ci... Może tak. No okej. Okay. Powiedzmy, że tak. Dobra. To było ostatnie pytanie z pomidorków. Teraz standardowo jeszcze musimy zadać ci pytanie o kolację z żoną czy melanż z kumplami. I odpowiedź jest prosta chyba. No zdecydowanie kolacja z żoną. Zostaje ostatnie pytanie. Kogo nominujesz do kolejnego odcinka? Do kolejnego odcinka nominuję Adriana Kopłaskiego i swojego szwagra Szymona Tołstołuckiego. Dobra, to już ostatnie pytanie. Życzę miłego dnia, udanej niedzieli i wszystkiego dobrego na boiskach w najbliższym czasie. No dzięki, wielkie. No, pozdrawiam. Hej. Cześć. Dobra.